Dobry wieczór, Ryszard Makowski, pani Krystyna Pawłowicz. No są oczywiście reklamacje, których się spodziewałem, że ja za dużo mówię, nawet tutaj na Twitterze. Ale bardzo ciekawie. Ktoś mi, a to dziękuję bardzo. No widać, nie wszyscy podzielają ten pogląd, więc już tutaj te ostatnie minuty to ma pani wolną wypowiedź, chociaż ja pani zadam jedno trudne pytanie. Jakie są pani stosunki z siostrą? No, jakby to powiedzieć, są właśnie takie, jakie są. No ja zresztą też mam taką siostrę, która odbiega światopoglądowo od tego, co należy, ale to chyba, czy to, bo w wielu rodzinach tak jest rzeczywiście, no, że nawet jak tutaj na tej uroczystości, na której byłem, to też tam mi mówili po cichu, tylko nie o polityce, tylko żeby to, no bo też jak jest tam trójka rodzeństwa, to jeden z tych panów jest moim czytelnikiem, no i czytelnikiem zresztą całego sieci, a już dwójka rodzeństwa nie bardzo, więc jakoś to, dlaczego to w Polsce tak się zrobiło, są aż takie animozje, jak pani sądzi? Trudno powiedzieć, no to jest, wszystko zależy pod wpływem, w jakim środowisku się funkcjonowało, jakie, no niestety moja siostra była przez dość długi czas, pracowała w Narodowym Banku Polskim przy pani Gronkiewicz-Waltz, więc podejrzewam, że jakoś jej tam w głowie przewróciła. No. Tylko tym sobie mogę tłumaczyć, ale już to, no już tam siostrę może zostawmy, ale samorządy są ciekawe. No właśnie, samorządy proszę, są ciekawe. Pani powiedzieć o samorządach. Bo tutaj właśnie, bo tutaj chcę powiedzieć, że po 2 latach, właśnie teraz zbliżają się wybory samorządowe, zmiany, z którymi mamy do czynienia w Polsce, ja już mówiłam to tutaj w tym wywiadzie, są dość powierzchowne, bo Prawo i Sprawiedliwość na razie, można powiedzieć, wygrywając wybory, ma rząd, wykonuje funkcję, no, ma premiera w rządzie, natomiast to wszystko, co dzieje się najbliżej nas, czyli w samorządach lokalnych, je pozostaje cały czas w rękach tych dziwnie wygranych wyborów, w rękach PSL na wsi i w tych większych miastach PO. I Jarku, jeszcze tylko jedno pytanie zadam. To czemu PiS nie przyspieszył wyborów samorządowych, jeżeli było widać, ewidentnie są oszukane? Nie ma, no dobrze, no myśmy od 2 lat jesteśmy, wszystkiego na raz nie da się zrobić. No, najpierw trzeba było pomyśleć o ludziach, ważniejsze rzeczy były. Wszystkiego, niektórzy czasami mówią, że dlaczego i tego nie zrobiliście i tego. My program przedstawiliśmy na 4 lata, no, wyrealizujemy go po kolei. Te wybory, gdybyśmy przyspieszali, to powiedziano by, że chcemy oszukać, że chcemy tutaj zrobić, no też mówiono, odwołajcie tego, odwołajcie tego. My też, może ktoś, no i ludzie mówią, a dlaczego Bodnara, który tak jawnie działa przeciwko antyrządowi, antypolsko, jest stronniczy, właściwie nie jest rzecznikiem praw obywatelskich, wykonuje całkowicie z lewackich pozycji swoją funkcję, no ale tego nie można tego zrobić. Chcemy działać zgodnie z procedurami, nie chcemy przyspieszać różnego rodzaju działań. Natomiast akurat tutaj, no ktoś mówi, teraz tutaj niedawno jechałam, dlaczego Gronkiewicz-Waltz od razu nie odwołaliście? No dobrze, no można odwołać, można było ustanowić komisarza, premier ma takie prawo, tylko nigdy byśmy być może nie poznali z rąk własnych, w jej środowisku, w tym otoczeniu, całej prawdy na przykład o reprywatyzacji, o tym, co się dzieje w Warszawie. Także tutaj ta Warszawa właśnie, niech ona pokazuje, wybory są już blisko i nie ma co przyspieszać i sami się grillują, oni sami się grillują. Natomiast problem z tymi samorządami jest rzeczywiście dlatego, że tak jak powiedziałam, w samorządach siedzą ludzie z PO, z PSL-u, którzy na przykład przede wszystkim, ich punktem honoru było blokowanie reform, które wprowadzało przede wszystkim pani minister Rafalska, blokowano wydawanie i organizację tego programu 500+. Ludzie nie bardzo wiedzieli, kto jest za to odpowiedzialny. Mieli pretensje do pani minister Rafalskiej, do PiS-u. Natomiast to blokowały i bardzo często jeszcze w różnych miejscach blokują właśnie te lokalne samorządy. Co więcej, samorządy mają wszystkie pieniądze. To w samorządach są te wszystkie urzędy, organy budowlane, niebudowlane i tak dalej, inspekcje, starostowie, komisje, nadzory budowlane i tak dalej, geodeci, którzy decydują bezpośrednio o losach, o funkcjonowaniu. Tutaj właściwie bardzo w wielu samorządach potrafili zrobić sobie z ludzi, no, niewolników. I my, ludzie są bezradni, bo właściwie tam wszędzie są, zwłaszcza w małych miastach, więc te wybory są niezwykle ważne, dlatego Prawo i Sprawiedliwość, zresztą prezes Kaczyński niedawno mówił, że teraz najważniejszą sprawą, która teraz musimy odzyskać Polskę na szczeblu samorządowym, tam idą największe pieniądze, w tych samorządach wojewódzkich, pan Struzik od lat, mi się wydaje, że on już tu jest takim księciem, królem i nawet nie wiem, czy nie dziedzicznym prawie, dlatego, że tutaj oni się tak polokowali wszędzie, ja sama podejmuję szereg interwencji
konferencji w różnych miejscach w Polsce i wszędzie odbijam się o mur układów PO-PSL właśnie w samorządach lokalnych. Także wie pan, tutaj jest, to pan tak pytał się, my jesteśmy, odzyskana jest ta władza dla Polski, ale na tych najwyższych szczeblach centralnych, natomiast w samorządach ta batalia trwa. Oni dopiero teraz, najpierw blokowali pierwsze 2 lata wydawanie pieniędzy tam, gdzie trzeba było, natomiast teraz rzucają te pieniądze, żeby pokazać właśnie, jak oni są dobrzy, bo już pracują na te swoje wybory. No, ale też zwróćmy uwagę, jak te pieniądze są wydawane. Na jakieś delfinaria, na jakieś akwaparki, no, na podświetlane fontanny, które nikomu nie są potrzebne. Nie, to, a co? Tego mnie deprecjonował. No, delfinarium. A dlaczego pan nie, nie ma ważniejszych spraw niż delfinarium, niż podświetlana, no, za 300 tysięcy? Nie może, na pewno. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. Przychodzą, miasto nie chce do niczego dokładać. I ten, więc oni dopiero teraz wykorzystują te pieniądze i wydają absolutnie beznadziejnie, a wydają dlatego, że to są unijne pieniądze i żeby w ogóle je wydać, biorą kredyty w bankach, zapożyczają się właśnie na takie właśnie absolutnie zbędne rzeczy i tego. No gdzie delfinarium? Jaki pan widzi sens? Gdzie? W środku, gdzieś na wsi, na pustyni, gdzie tutaj, na polach Mazowsza? Na co panu, nie ma pan ważniejszej potrzeby niż delfina oglądać? No. Ma pan, nie ma pan większej potrzeby? Co delfina oglądać? Podświetlaną fontannę, na co? Jak ludzie nie mają, nie ma kto dofinansować starszych ludzi, ludzi w potrzebie, biednych zwyczajnie. No, nie, no to jest oczywiście. No to, no to oczywiście, po co? Tak się wydaje idiotyczne, dlatego że Unia daje pieniądze i oni bardzo się zacieśniają. Oni mówią właśnie na takie jakieś rewitalizacje i piękne stare ryneczki wylewane są betonami, pokrywane mury jakimiś plastikowymi płytami, tylko po to, żeby te unijne pieniądze wydać. Fatalnie te samorządy rządziły. PO-PSL, oni się tam zasiedzieli i oni uważają, że oni lata jeszcze przetrwają. Tam trzeba wykorzenić, tam jest Polska prawdziwa, tam, no tak, w lokalnych, ale bez w tych zmiany, lokalnych ale to wspólnotach. Dlaczego, to dlaczego mimo wszystko ani Telewizja Polska, ani Radio Polskie jednak nie tej linii pisowskiej aż tak nie reprezentuje? No, no ja trudno im powiedzieć. Znaczy, na przykład w ogóle nie ma satyry. Satyry nie ma. Ja powiem panu, ja bym naprawdę bardzo chętnie pana oglądała. Ja ale, słucha, to, ale naprawdę, ja ale jakieś gitary, nic się pana zagra. Nie podlizuje, ale dobrze. I pan naprawdę się nie podlizuje. Bardzo ma pan lekki dowcip, lekką rękę, te piosenki się śpiewa. Ale musi być jakaś, uzupełnia się. Ja bym chętnie rzeczywiście posłuchała, natomiast ja nie oglądam tak telewizji, bo w dawniejszych czasach pamiętam, że to było coś okropnego. Idiotyczne dowcipy, wulgarne słowa. Ale to, właśnie to mnie pan... o to chodzi, żebym ja był w tej telewizji. Znaczy, jakbym był, to bym się tak nie martwił, prawda? No, natomiast mi chodzi o to, żeby w ogóle była ta satyra, która wspomaga, no, która też jest w stanie, jest też jakimś nośnikiem informacji. No, no tak jest, naprawdę. No jest. I tego według mnie ani w Telewizji Polskiej, co jest zresztą bardzo dziwne, bo tam jest Marcin Wolski, który wydawałoby się, że no, jest jednym z najlepszych ludzi, którzy mogliby się tym zająć. No ale w ogóle przez te 2 lata... No to, tak nie naprawdę, wiem, tego nie panu powiedzieć, nie, ale to nie oglądam telewizji. Ja już się powtarzam w wiadomości. Więc już, więc, no ale dobrze, no to jaki ma pani pomysł, żeby te media poprawić, bo one też będą decydowały o tych, ja nie mam pomysłu, ja mogę tylko... Ja pan powiem, jak najbardziej, nie tylko o samorządach, o wszystkim, ale ja wie pan, ja mam zupełnie inny pomysł na miałam inny pomysł. Mi się wydaje, że samo określenie, że media publiczne wykonują misję publiczną, nakłada na nie obowiązek, ale w sytuacji, kiedy mamy rynek z przewagą, dramatycznie, z ogromną przewagą prywatnych, antypolskich mediów, to dla równowagi media publiczne powinny pełnić taką funkcję, znaczy całkowicie propolską. I tego nie mamy. Oczywiście jesteśmy już w tej Unii Europejskiej, mamy tu szereg obowiązków czasowych, ile wolno nadawać, czego nie wolno, i tak dalej, więc ja uważam, że przede wszystkim rząd powinien mieć, ja już to pisałam kiedyś tutaj, zrugano mnie, że w ogóle grupa polityczna, czy rząd, czy władza, czy partie, które wygrały wybory, powinny mieć swoją możliwość bezpośredniej komunikacji, nie za pośrednictwem głównie mediów, znaczy nie prywatnych, publiczne powinny temu służyć, no. I one tutaj, one mają misję takiego kontaktowania
sprawowania władzy bezpośrednie. Uważam, że z telewizji w większym zakresie, a ja wiem, że pan by chciał na pewno więcej rozrywki, być może Polacy też, natomiast ja już tak z innego punktu widzenia, nawet na pewno, natomiast uważam, że w zbyt małym stopniu wykorzystywana jest dla takiego, dla celu ściśle publicznego, to znaczy dla bezpośredniego kontaktu władzy z tym. Uważam, że kiedyś bardzo jednak dobry był i znaczy, dużo nie, zyskiwał. Znaczy, wie pan, Kuronia te programy, kiedy on siadał i opowiadał ludziom, nie wiem, czy pan pamięta, po dzienniku i kochali go, a oczywiście nikt na niego potem nie głosował na prezydenta, ale największą miał popularność i tak dalej. Pamiętam doskonale, ale tłumaczy ludziom, pamiętam doskonale, bo moja córka uważa, że to jest jej wujek. Nie wiem dlaczego. Taki, ale to jest to. Ale jak zobaczyła w telewizji, o wujek. Jak najbardziej, ale wie pan, uważam, że telewizja publiczna powinna w większym zakresie móc przedstawiać program rządu, tak żeby być w pewien sposób, wie pan, takim odpieraniem ataków. My nie mamy normalnych mediów. Jeśli chodzi o politykę, to polityków w telewizji jest dużo. Tutaj akurat. Ja nie mówię o politykach, tylko mówię, wie panu, być może częściej powinien premier, sam premier występować. Każdy jego występ jednak ma charakter bardzo uspokajający, a w czasach, kiedy w sytuacji, kiedy jesteśmy atakowani, no to niekoniecznie dziennikarze i publicyści powinni tłumaczyć, a nawet nie posłowie, bo posłowie nie mają takiej wiedzy, tylko powinien premier. Ja uważam, że tutaj najbardziej uwiarygodnia działania. Jeśli chodzi o stronę polityczną, to akurat uważam, że i Polska Telewizja, i Polskie Radio spełnia swoją rolę. Tutaj jednak to nawet do telewizji tutaj bym nie miał takich dalece idących zastrzeżeń. Ja bym chciała więcej widzieć premiera, który bezpośrednio do ludzi wyjaśnia. Uważam, że te wywiady na przykład z panem premierem są takie za bardzo takie wszyscy tam siedzą, to panie premierze, to powinno być troszeczkę ci dziennikarze, chociaż oni są tam dobrymi dziennikarzami, ale to powinno być troszeczkę właśnie na zasadzie nawet takiej rozmowy jak naszej, trochę bardziej otwarte i spokojne, bo to nie o to chodzi, żeby zadać takie pytanie, nie wiadomo jak podchwytliwe, tak jak pani jedno zadałem pytanie tam podchwytliwe, ale no jedno musiałem, prawda? Więc to nie o to chodzi, tylko żeby to też nie było, ale mi się wydaje, że na czasy wojny, a taka wojna o Polskę naprawdę jest w rękawiczkach, a czasami bez rękawiczek prowadzona, że telewizja publiczna powinna być bardziej ostra. Ja mam inny pogląd, no to wynika może być może z mojego charakteru i uważam, że powinna jeszcze bardziej, że jest za mało, zdecydowanie powinna więcej czasu poświęcić na ten, tylko jest pytanie, no bo też ludzie nie wszystkich interesuje gdzieś tutaj w Polsce akurat bardzo sprawy polityczne, ale jednak powinien być taki kanał. Jest taki kanał, jest TVP Info. Jest TVP Info, ale mi się wydaje, że tam być może troszkę, ja osobiście chciałabym częściej widzieć premiera na przykład, prezydenta niekoniecznie, ale premiera tak, dlatego że tu są codziennie dzieją się takie rzeczy, które A dlaczego prezydenta niekoniecznie? Dlatego, że premier je na bieżąco prowadzą, no, kierują sprawami państwa i prezydent ma swoje wystąpienia, kiedy chce, natomiast tutaj, tak jak mówię, no, toczy się wojna o Polskę. Ludzie między sobą mówią, słuchajcie, dlaczego, a dlaczego? A tu powinien czasami aż się czeka, dlaczego on milczy, dlaczego on jeszcze nic nie powie? Mi się wydaje, że powinien częściej, czy mógłby, no nie chciałabym tak dyrygować, bo na pewno sam dobrze wie, ale częściej mógłby korzystać jednak z takiego, z wystąpień telewizyjnych i wyjaśniać ludziom, dlatego że po każdym wystąpieniu premiera, no właściwie ludzie się uspokajają i widzą, że tu wszystko, sprawy są pod kontrolą. Milczenie dłuższe, nawet pana prezesa Kaczyńskiego, też są takie chwile, kiedy ludzie powiedzą, no niech oni coś powiedzą, bo są różne sytuacje, czy ataków zewnętrznych, czy takich właśnie straszenia nas przez te różne media komercyjne i dla uspokojenia wydaje mi się, że powinien w takich sytuacjach po prostu oficjalnie móc wystąpić. No nie wiem, jakby to, oczywiście mówi się, a na jakim tytułem tu pan premier Kaczyński, pan premier Kaczyński miałby występować, ale no takim, skoro jest liderem partii, ma prawo, on ma największy wpływ, decyduje partia, jakaś decyduje tutaj o pewnych działaniach politycznych i jak najbardziej. I uważam, że powinna być w większym stopniu wykorzystywana przez liderów, no tutaj przez szefa rządu i przez prezesa Kaczyńskiego. Poza tym ja tu będę upierał się przy swoim, że też powinno być tego przekazu troszkę
na wesoło więcej. Jak najbardziej, ja temu nie... Nie ma nic złego w satyrze politycznej. Jak nawet najbardziej. Nawet gdyby się satyrycy pośmiali z PiSu, też by się nic nie stało. Ale jak najbardziej, jak najbardziej. Bardziej, że z tego, co wiem, to oczywiście i pani, i pan prezes, i chyba większość posłów PiSu ma poczucie humoru. No. Ja, prezes ma bardzo, ja mam poczucie humoru, ale oczywiście są granice pewne, no chamstwa takie, nie, które pan Górski, czy jak on się, Gliński, jak się nazywa? Górski. Górski, przepraszam pana premiera Glińskiego, ale... To jest takie, są pewne granice, no, chamstwa no, takiego, czasami, no. natomiast rzeczywiście znaczy, czasami nie, można... Na pewno, nie jest to na pewno zły satyryk, to ja bym tutaj też tak nie odbierał mu czci i wiary, natomiast ale generalnie... chamstwa nie lubię, wie pan, oceniam po tym, to nie jest tak, że ktoś nie ma poczucia humoru, no, są pewne granice i takie śmiać się z przywar, wie pan, takich fizycznych człowieka, z jakichś nie braków, to chamstwo jest zwykłe, no, można ze sposobu wie pan mówienia, z jakiegoś tam stylu, z jakiejś tam powiedzonej i tak dalej, natomiast no ale u nas się wszystko przyjmie, bo ja tutaj nie będę aż tak surowo oceniał, bo też czasem w satyrze politycznej może się troszkę zapędzałem, chociaż starałem się nie, no bo nie, mi się jednak, wydaje, że pan ma, no właśnie nie podlizuje się pan, ale pan to robi z takim wdziękiem i lekko. Ja nawet do tych moich oponentów, których za bardzo nie przepadam, nie mam odczuć aż takich ambiwalentnych, dalece posuniętych, no staram się zrozumieć człowieka z jego wadami, ze wszystkimi, chociaż czasem widzę na tych polityków, że nawet podejrzewam, że być może mają jakieś dochody z tego, co robią, no takie troszkę w stylu XVIII wieku pod koniec, prawda? No może, no, ale, tak. No, no proszę, ale... państwa, tutaj zbliżamy się już do końca. Ja wiem, że oczywiście państwo pewnie na mnie patrzycie ze zgrozą, że tyle gadałem, a nie dałem nie, ale bardzo, pani profesor naprawdę, bardzo Pawłowicz ciekawie. Wszystkiego. Natomiast ja myślę, że panią profesor jeszcze, jeżeli pani się zgodzi, zaprosimy niedługo. Jak najbardziej. Bo żebyśmy sobie mogli jeszcze porozmawiać i wtedy nam na pewno pani więcej porozmawiać. Ale jeżeli państwo czują niedosyt, można się sięgnąć do tygodnika w sieci. Tu jest bardzo ładna okładka, jest bardzo obszerny wywiad Michała Karnowskiego z panią profesor. Tutaj pani profesor jest z mieczem. Miecz, jak się okazało, był dostarczony. Nie z mieczem, także... tylko z mieczem. No to, no. I to proszę, no i oczywiście, że pilnujemy Polski. No i co ja mogę państwu powiedzieć? Może pani najpierw powie dobranoc? Dobranoc, proszę państwa, ale pilnujemy Polski nawet we śnie. Dobranoc, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc.